Cześć! Witajcie na moim kanale, ja jestem Bąk, a to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze światerce. W dzisiejszym 52 wydaniu Bąk Newsów, możemy powiedzieć, że piekło zamarzło, bo chciałem wam pokazać coś nowego od tami takiego naprawdę nowego, a potem pokażę wam zestaw konwertujący Slasha 2WD na Dragstero od Egzoteka, a później poświęcimy dzisiaj trochę więcej czasu na temat nadchodzących imprez w tym miesiącu, bo zapowiada się, że sporo będzie się działo, więc e, zabierajmy się do rzeczy. Zanim zacznę wam opowiadać o all new modelu od Tamii. to chciałem wam bardzo podziękować, bo w tym tygodniu pyknęło nam 1000 subskrybentów na kanale, a wierzę, że duża część z tych subskrybentów to osoby, które odwiedzają ten kanał właśnie dla tych cotygodniowych newsów, więc bardzo wam dziękuję. Fajnie, że z tygodnia na tydzień coraz więcej osób zagląda i te kolejne odcinki mają coraz więcej odtworzeń. To mnie motywuje, żeby działać dalej. Bardzo mnie cieszy, że zaczynacie się do mnie sami odzywać, żeby Podpowiedzieć mi o czym powinien w odcinku powiedzieć, podsyłacie mi swoje eventy, to również mi bardzo ułatwia no i jakby upewnia mnie w tym, że to co robię ma sens. A teraz zabieramy się do tego, co przygotowała dla nas ta MIA. Ta na razie pokazała tylko taki krótki teaserek, który Wam się teraz z boczku ekranu wyświetla. Eee, niewiele na nim widać, bo jest bardzo ciemno, ale mamy paru magików Photoshopa w internecie, którzy jakby te obrazy rozjaśnili. I to co możemy dostrzec, to jest konstrukcja, którą ta MIA określa jako All New. Co miałoby znaczenie, że to coś zupełnie nowego. Czyli nie jest to kolejna wersja TT-02, tylko zmieniona zmienioną jakąś częścią, tylko ma być to coś kompletnie zredezajnowanego. Zre e, no i to co widzimy na podstawie tych obrazków, no to widzimy, że ma być to model on-roadowy oczywiście, z napędem na cztery koła i napęd przenoszony ma być poprzez pasek napędowy. To rozwiązanie. Poprzez pasek napędowy sugeruje, że jest to model przeznaczony raczej do yy, wykorzystania w warunkach, może powiedzieć, dość sterylnych, czyli do jazdy po dywanie, bądź po dobrze wysprzątanym torze asfaltowym. Nie jest to raczej prefer rozwiązanie preferowane do baszu, czy do takiej jazdy, gdzie popadnie. Yy, silnik mocowany jest oczywiście poprzecznie. I zastanawialiśmy się trochę w internecie z różnymi osobami dla kogo będzie dedykowany ten model. Czy jest to może nowa wersja budżetowego podwozia Tami, ale mi wydaje się, że biorąc pod uwagę tę konstrukcję przeniesienia napędu, a z drugiej strony, jak się przyjrzałem tym fotkom, to mam wrażenie, że widzę wykonaną z karbonu płytę podłogową oraz sporo aluminiowych elementów. Co prawdopodobnie sugeruje, że jednak to będzie model dla osób trochę bardziej wymagających, więc. Prawdopodobnie moje marzenie o TT-03 i nowym fajnym on-roadowym budżetowym podwoziu od Tamili się jeszcze nie spełni. No, ale jestem ciekawy, czy ta wraz z tym modelem wraca do robienia takich stricte racingowych modeli. Kiedyś były takie, nie wiem czy to dalej jest, były ja takie mówię, słabo się orientuję w Tamili, ale kiedyś popularne były te -y, on jeździł na zawodach i jeździły bardzo dobrze. Później ta trochę jakby wygasiła tę gałąź związaną z wyścigami modelarskimi. Jestem ciekawy, czy do tego wracają i bardzo chętnie bym się dowiedział, co na ten temat sądzicie. Piszcie śmiało w komentarzach. A druga nowość, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest coś z branży, która mnie oczywiście bardzo interesuje, czyli z drag racingu. No i teraz ja Wam pokazać rozwiązanie przygotowane przez firmę EXOTEK, która przygotowała taki zestaw konwersji slasha 2WD na właśnie dragstera. To, no, o czym warto wspomnieć, to do niedawna zanim ten boom na no prep drag racing się pojawił i zaczęły wychodzić dedykowane podwozie takie jak Team Associated DR10 czy ten. E to nowe Lozi do, do drag racingu, no to właśnie większość konstrukcji budowanych było na bazie Slasha bądź Bandita. No i tak też określa egzotek, że to jest właśnie zestaw do przerobienia tych dwóch podwozi 2WD na dragstery. I zastanawiam się, bo e, ja z Traxasem dopiero jakieś tam pierwsze zapoznawcze kroki stawiam. Dajcie mi znać, czy tył i przód generalnie od Rastlera 2WD jest kompatybilny ze Slashem i z Banditem, bo tego nie wiem. I zastanawiam się, czy tej konwersji można również użyć do przerobienia... E, Rastlera na Dragstera, czy na przykład Rasler, nie wiem, ma dłuższe wahacze, co się wiąże z dłuższymi półosiami i tak dalej i są to jedyne różnice, a generalnie konstrukcja jest ta sama? Czy w ogóle jest to samo, czy w ogóle to jest co innego? To, to mi napiszcie, bo na pewno część z Was miała do, do, do czynienia z tymi modelami i wie to lepiej ode mnie. No i to, co się rzuca w oczy oczywiście, no to jest fakt, że prawie cała ta konstrukcja jest wykonana z włókna węglowego z dodatkami aluminium. To jakby dyktuje cenę tej konwersji, bo ona jest dość wysoko na 220 dolarów, czyli niewiele mniej niż cały Slash w sumie. Z drugiej strony, trzeba mieć na uwadze, że Egzotek jakby produkuje bardzo wysokiej jakości części zestawy. Tutaj dostajemy dużą ilość możliwości ustawień tego modelu, wiele punktów, które nam umożliwią regulację środka ciężkości tak dalej. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma zalegającego Slasha 2 i myśli o wyścigu dragsterów w miarę poważnie, to taka Konwersja myślę, że może się podobać. Co co jeszcze warto powiedzieć, to fakt, że na zdjęciach widzimy go z Willybarem. to tę konwersję. Tego Willibara w zestawie nie ma i egzotek mówi, że trzeba sobie go dokupić osobno. Egzotek proponuje go w dwóch wersjach tego Willybara. No co się tam podniesie nam koszt budowy tego dragstera, Ale myślę, że jeżeli ta scena kiedyś się w Polsce pojawi będzie rozwijała. To to może być rozwiązanie, które będziemy widywali w miarę często, bo na pewno ono odciąża tę konstrukcję i czyni ją bardziej sztywną. No i takie karbonowe podwozie to najwygląda zdecydowanie inaczej niż plastikowa wanna od Slasha. No dobra, dzisiaj tylko tyle nowości, nazwijmy to produktowych, a teraz chcę wam powiedzieć o tym, co się będzie działo w najbliższych tygodniach w naszym pięknym kraju. A w ten weekend mamy aż cztery wydarzenia, i od tego co zacznę, później wam jeszcze o dwóch imprezach w kolejnym tygodniu. No więc już w tę niedzielę 14 marca odbywać się będzie D DGC Trial Challenge, czyli oczywiście wyprawa na dziewiczą górę Czerwonak. Jest to impreza organizowana pod poznaniem. Jest to impreza w formie, można powiedzieć, takiej zorganizowanej przeprawy na szczyt wzniesienia. No i planuję się tam pojawić, zabrać i rozdzielić tam swojego gatekeepera. Wiem, że Mateusz już się tam szykuje do przygotowania dla nas tras i myślę, że to jest to fajna opcja na spędzenie luźnego popołudnia w niedzielę, oby tylko nam pięknie pogoda dopisała i myślę, że będzie świetna zabawa. No i bardzo się również cieszę, że bo wiem, że w Poznaniu jest sporo osób, które jakoś tam kibicują projektowi tych Bonk i oglądają ten kanał i do mnie piszą na piwie odnośnie tego, o czym opowiadałem, więc bardzo się cieszę, że będę miał okazję poznać Was na żywo. Chciałbym Wam również przypomnieć, że w tę niedzielę odbywać się będzie pierwsza runda Pucharu Pomorza. Ona odbywać się będzie w okolicy Starogardu Szczecińskiego. Są to zawody dla modeli przeprawowych, czyli taka precyzyjna jazda w bramkach. Jest sporo klas, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zachęcam Was do zapoznania się z tym wydarzeniem. No i w linku, który macie pod spodem, znajdziecie sobie komplet informacji o klasach, regulaminach itd., itd., Również w niedzielę po drugiej stronie, można powiedzieć, mapy odbywać się będzie pierwsza runda Pucharu Śląska dla modeli klasy Sport. On odbywać się będzie w Radlinie i komplet informacji oczywiście znajduje się na forum RC Śląsk. Tak. I teraz sobie przyspieszamy. Jeszcze w niedzielę w Toruniu odbywać się będzie piąty Rajd Katarzynki. To są zawody dla modeli szybkich, organizowane na takim, w takim pustynnym terenie. Polegają na tym, że biegniemy za modelem i pokonujemy wytyczoną trasę od punktu A do B. Ja kiedyś byłem na takim evencie właśnie w Toruniu, organizowanym równiutko dwa lata temu właściwie. Tam gdzie Wam zalinkuję na górze e, filmik do mojej relacji z tego wydarzenia. Wiem, że chłopaki tam się rozpędzają, to wszystko jest coraz bardziej profesjonalne, więc jeżeli macie ochotę pojeździć szybciej, ale nie typowo po to, że tylko tak mm, w bardziej e, nieprzewidywalny sposób, bo tak to nazwijmy, e, to zapisy na to wydarzenie trwają do piątku, więc jeżeli myślicie o wybraniu się do Torunia, to śpieszcie się zapisać. A w kolejną niedzielę, 21 marca, odbywać się będzie w Dąbrowie Górniczej pierwsza runda Pucharu Śląska modeli przeprawowych, tym razem w klasie Scaled, czyli dla tych modeli trochę bardziej realistycznych i oczywiście komentarz informacji na forum Śląska. No i jeszcze w przyszłą niedzielę odbywać się będzie jedna impreza Eee, na którą bardzo się cieszę i również planuję się na nią wybrać. Jest to pierwsza runda. PXRC, czyli e, rally crossowych zawodów organizowanych na terenie motoparku w Toruniu. No i to o czym warto wspomnieć przy okazji tej imprezy to fakt, że chłopaki e, postanowili uruchomić teraz e, klasę open, dedykowaną dla osób jadących, nazwijmy to modelami, prosto z pudełka, czyli e, dla tami TT0102, dla nie wiem, Mavericka Strady, dla jakichś HPRS czwórek i tego typu modeli. Czyli jeżeli nie macie dedykowanego modelu do rajdów i rally crossu, czyli zmodyfikowany XV, i tak dalej, to w ogóle się tym nie martwicie. Będzie klasa i grupa ludzi, którzy jadą nieprzygotowanymi, perfekcyjnymi modelami, a to, że inni mają również nieidealne modele, tak jak Wy, gwarantuje na pewno świetną zabawę i fajne ściganie. to jest ciekawy, bo jest taka mieszanka trochę kostki brukowej, trochę asfaltu, jest trochę nierówno, ale nie na tyle nierówno, żeby się nie dało tym takim pudełkowym onroadem pojeździć. Ja sobie już, o, Zdjąłem z moją praktycznie niejeżdżoną w ogóle stradę i mam, mam zamiar tam bez żadnego serwisu w sumie tym modelem wystartować. U mnie jest jakieś totalnie budżetowe tutaj rozwiązanie: jakieś chińskie serwo jakieś do tego. no nameowy silnik, chyba Surpras, jakiś nie za szybki, jakiś przypadkowy regulator, w ogóle nie wiem. No po prostu ten model był kupiony za jakiś. Bardzo nieduże pieniądze, włożyłem do niego gratis szuflady i mam zamiar nim wystartować w tym Toruniu, więc jeżeli macie tego typu model, czy to stradę, tetetkę itd., to ją pakujcie, bierzcie pakiety i przyjrzecie do Torunia, to się razem pościgamy, myślę, że będzie kupa fanów, bo rallycross jest dość kontaktowy, jest widowiskowy, z drugiej strony trasa jest nie za długa, więc będzie możliwość zrobienia sporej ilości przejazdów i myślę, że będzie fajnie. No dobra, to jak widzicie w najbliższe dwa tygodnie dzieje się sporo, oby tylko nas pogoda jakimś niesamowitym nawrotem zimy nie zaskoczyła. Trzymajmy za pogodę kciuki. Eee, a przy okazji chciałbym powiedzieć Wam jeszcze o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz z naszego lokalnego warszawskiego podwórka. W tę sobotę organizuję takie spotkanie dla fanów modeli właśnie asfaltowych, nazwijmy to, ono będzie organizowane po, na parkingu pod OBI na Ursynowie. Na moim Facebooku, na Majstrach i na RC Maniakach wrzuciłem post na ten temat, więc jeżeli macie modele typu Szybkiego, ale również jakieś bugi i tak dalej, modele, którymi chcecie się po prostu pogańczyć wokół pachołków, to was serdecznie zapraszam do udziału. A druga sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć, to w piątek, czyli jutro o godzinie 20, robimy live stream, a będziemy dalej budowali karizmę Formuły 1. Jeżeli macie ochotę dwie godzinki spędzić rozmawiając sobie o modelach i może sobie razem poskręcamy i powymieniamy się doświadczeniami, może chcecie popytać o te wydarzenia, które nadchodzą, może macie pytania do Gatekeepera, którego niedawno Wam pokazywałem i zbudowałem, no to wpadnijcie, pogadamy, myślę, że miło sobie spędzimy początek weekendu razem. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia na nadchodzących wydarzeniach. Masz Bong!